Tak, kochani, jeszcze raz serdecznie Was witam i myślę, że za łaską Bożą będziemy mieli dobry czas na tym miejscu i będziemy zbudowani dzięki działaniu Ducha Świętego. Czasy mamy coraz ciekawsze i bardzo potrzebujemy tego zbudowania, wyciszenia, tak jak Artur mówił, pokierowania, takiego Bożego pokierowania, co robić. Jak się w tym wszystkim odnaleźć dla siebie, dla innych, dla sąsiadów, znajomych, kolegów, koleżanek z pracy, którzy też sobie różne pytania zadają, po co tu chodzi, dokąd to zmierza, do różnych wniosków dochodzą. Ja myślę, że nikogo z nas, jak tu jesteśmy, nie trzeba przekonywać, że żyjemy w czasach ostatecznych. Patrząc na to, co się dzieje w przyrodzie, kiedy tysiące ton lodu topi się na biegunach, kiedy są zawirowania klimatyczne na całej Ziemi, zaburzenia w prądach geotermalnych i nie wiem, to by można bez końca wymieniać. Kiedyś w National Geographicu właśnie widziałem taki wykres, że te zmiany będą postępować według takiej krzywej logarytmicznej, czyli w coraz krótszych odstępach czasu coraz większe zmiany będą następować. I my to widzimy na naszych oczach. Kiedyś też taki artykuł czytałem o zmianach hydrologicznych w Rzeczypospolitej bodajże, jeden doktor się wypowiadał i Lenart chyba. I właśnie mówił o tym pustynnieniu, o tym, że będzie po prostu susza hydrologiczna, nie będzie w studniach wody i to się wszystko po prostu dzieje, że będą zalewane małe tereny, duże będą wysychać. To się wszystko dzieje na naszych oczach. To nie jest gdzieś tam kiedyś w Ameryce dawno czy we wszechświecie, tylko u nas, tu i teraz. To, co mówiliśmy przy okazji edukacji o relacjach rodzinnych, jak się tak popatrzeć i posłuchać, co się dzieje, już nie dodając tego po prostu, że w ogóle kwestia relacji rodzinnych to wszystko staje, też jest, przynajmniej niektórzy próbują to postawić na głowie. Więc czy my potrzebujemy jeszcze jakiegoś przekonania, znając elementarne prawdy ze Słowa Bożego, że w czasach ostatecznych będzie jak za dni Lota, tak, jak za dni Noego, no to to się właśnie dzieje. Co nas ma jeszcze przekonać, kochani, już nie mówiąc o tych żółtych, czerwonych i różnych innych strefach i ktoś próbuje znaleźć receptę jakoś na to, co się dzieje, też coś próbuje. I to jest taki obraz naszej rzeczywistości, tej ludzkości po prostu całej, że próbujemy znaleźć odpowiedzi, rozwiązania na to, co się dzieje. Ale wiemy ze Słowa Bożego, że jedynym rozwiązaniem na te problemy, które są, jest co? Powrót Pana Jezusa. Tak naprawdę tylko On jest w stanie zaprowadzić tu pokój, to, że nikt nie będzie chorował, nikt nie będzie umierał, nikt się nie będzie zastanawiał, czy jeszcze jutro będzie miał pracę, za co ma wyżywić rodzinę. My żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Kiedyś słyszałem, że to jest takie chińskie przysłowie, że jak komuś źle życzą, to żeby żył w ciekawych czasach. No to my żyjemy w bardzo ciekawych czasach, coraz ciekawszych, kochani. Coraz ciekawsze czasy. I może warto, widząc to wszystko, z pomocą Bożą prosić Ducha Świętego, żeby nam pokazał nasz stan duchowy. Gdzie my jesteśmy? Czy my jesteśmy tymi zbuntowanymi kozłami, które po prostu walczą ze wszystkim, ze wszystkimi i ciągle im jest źle i niedobrze i cokolwiek nie było, to po prostu jest pretekst do narzekania? Czy raczej poddajemy się Duchowi Świętemu i staramy się jakoś z pomocą Ducha Świętego odnaleźć w tej sytuacji? Bo wiem, że będą tylko dwie grupy po prostu na końcu, tak? No więc w moim przekonaniu i nie tylko moim, jak rozmawiam z różnymi naszymi braćmi, siostrami, ludźmi, to następuje polaryzacja. Już teraz następuje polaryzacja. To ludu mój wyjdź z Babilonu, to tak jak wspominam o tym przyjacielu Mirku, to jest taki przykład po prostu, że Duch Święty prowadzi ludzi zupełnie poza nami, po prostu, znaczy w pewnym sensie poza nami. Oni gdzieś tam może się zetkną, coś przeczytają, ale Duch Święty ich prowadzi. I jest wielu ludzi, tak jak nasza na przykład taka sympatyczna znajoma, która powiedziała mi ostatnio, jak się jej pytałem, tak już jesteśmy trochę że tak powiem, w takich przyjacielskich relacjach, to powiedziała mi, ona jest ewangeliczką, powiedziała mi, że ona jest przekonana co do święcenia soboty. Ona jest przekonana co do tego. Tylko jak się jej zapytałem, no to dlaczego? No bo to tak w sensie duchowym rozumie jeszcze, nie? No modlę się za nią, żeby jej to Duch Święty poukładał. Ja nie wiem do końca, co ona, jak ona to rozumie, ale jest wielu takich ludzi. Wiemy, że ci ludzie są przekonani, często czy czasami święcą sobotę, tylko ich nie ma w naszej społeczności, może są w jakichś innych społecznościach święcących sobotę, może po prostu niezależnie, ale Duch Święty działa. To jest to z Księgi Objawienia 18:4, ludu mój wyjdź z Babilonu. Więc niezależnie od tego, czy my będziemy działać, czy nie będziemy działać, to Duch Święty swoją pracę wykona. Tylko pytanie, gdzie my będziemy?
Jeżeli nie będziemy współpracować z Bogiem, z Duchem Świętym, nie będziemy słuchać Jego prowadzenia, podpowiedzi, co my mamy zrobić, na to, do czego się jeszcze możemy przydać. Mówię, jedni mają dary do śpiewania, mogą śpiewać, można to potem rozpowszechniać, bardzo dobra praca. Inni piszą artykuły, inni jeszcze coś innego, inni spotkania sportowe zrobią, zaproszą przyjaciół, znajomych i przy okazji czymś pozytywnym się podzielą. Możliwości jest mnóstwo. Jutro o 9:00, jeszcze zapomniałem powiedzieć, mamy przynajmniej zaplanowane kolejne plakatowanie, tak około godziny, trochę ponad godzinę. Jak ktoś by chciał zobaczyć, jak taka praca wygląda w kierunku na górki Brenna, Skoczów, okolice, to zapraszam na 9:00 do Skoczowa jutro. Póki jeszcze można. Bo jak długo będzie to możliwe, to tego nie wiemy. Jako że mamy lekcję o edukacji i wiemy, że przypomnienia utrwalają, tak? Jak się coś powtarza, to tak jak Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, tak? No to jak dwa razy powiedział zaprawdę, to coś tak szczególnie podkreślił, żeby to zapamiętać. I w takiej ciekawej dacie, czyli 10.10.2020, 10 października 2020, czyli dzisiaj. Czyli mamy ciekawą datę, kochani. I w tej ciekawej dacie mamy bardzo ciekawą, taką dającą do myślenia pobudkę poranną. Nie wiem, ilu z was czytało, może wszyscy, ale nawet jeżeli, to chciałbym, abyśmy chwilę na to poświęcili. Bardzo dobry przekaz. W sumie to jest gotowe kazanie. Nic dodać, nic ująć. Nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. To jest takie ostrzeżenie z 4 Księgi Mojżeszowej, 14 rozdział, 23 wiersz. Gdy w jakiejś dziedzinie dzieła Bożego pojawiają się trudności, a pojawią się na pewno, gdyż Kościół jest jeszcze Kościołem walczącym, a nie triumfującym, całe niebo czeka, by przekonać się, jak postąpią ci, którym powierzono świętą odpowiedzialność. Czyli nam, każdemu z nas, chrześcijan, powierzono świętą odpowiedzialność. To nie jest, Kościół to nie jest klub wzajemnej adoracji, jakieś układy, relacje i tak dalej, żeby coś załatwić, tylko to jest dla zbawienia, dla wzmacniania duchowego, tak? Jak to jest powiedziane o tym ciele, każdy ma inne funkcje. Jesteśmy powołani i mamy świętą odpowiedzialność. Niektórzy będą się potykać, inni ulegną zwodniczym duchom, jeszcze inni wybiorą ciemność zamiast światłości, ponieważ nie są szczerzy wobec Boga. Podobnie jak ich mistrz, ci, którzy trwają w Chrystusie, nie upadną ani się nie zniechęcą. Czyli jedynym sposobem na to, aby się ostać w tych czasach i w tych coraz ciekawszych czasach, które nadchodzą, to nie jest to, że sobie cały garaż jedzeniem na przykład wypełnimy i będziemy gotowi na tą czarną godzinę, która nadchodzi. I tylko się będziemy zastanawiać, gdzie będziemy uciekać, tak? Wszędzie nas znajdą. Jeżeli ktoś będzie chciał nas znaleźć, to przy obecnej technice, kochani, nie ma takiego miejsca za bardzo, gdzie by się można było schować. Jak nas Pan Bóg nie ochroni, dlatego warto się skupić na budowaniu relacji z Nim, bo tak naprawdę On tylko nas jest w stanie zmienić, my sami z siebie nie jesteśmy w stanie zmienić, jak to jest o tej zebrze, czy ona jest w stanie te centki, czy paski, czy ta pantera zmienić, no nie. My też nie jesteśmy w stanie zmienić naszych złych charakterów. To działa przez społeczność, to jest ten obraz krzewu winnego, gdzie jesteśmy wszczepieni jako te latorośle i jak jest napisane, że ci, którzy przynoszą owoce, są oczyszczani, żeby jeszcze więcej owocu przynosili. Więc to jest jedyna droga. Szukanie współpracy według darów i talentów, które mamy, współpraca z Bogiem, prowadzenie Ducha Świętego i Bóg będzie zmieniał nasze charaktery, że my nawet nie będziemy wiedzieli kiedy, tylko musi być po prostu więź, musi być współpraca. Jak to pastor Pilch powtarzał, to jest chyba z książek Ellen White, że jeżeli się tylko modlimy, a nie pracujemy, to się przestaniemy modlić. A jeżeli pracujemy, a się nie modlimy, to przestaniemy pracować. To jest to, co też tak powtarzam, tydzień temu w Bielsku to powtarzałem już do znudzenia, że tak powiem, że Słowo Boże to jest chleb duchowy. Nieważne, czytane, słuchane, oglądane w jakikolwiek sposób, ale żeby był kontakt z tym po prostu, ze Słowem Boga. Wpływ Ducha Świętego, tak? Ta woda żywa, kiedy poddajemy się Duchowi Świętemu, tak? Modlitwa, oddech duszy, tak? No to co się dzieje z człowiekiem, który nie je, nie pije i nie oddycha? I nawet o tym nie wie czasami, bo się ma, może mieć materialnie bardzo dobrze, a duchowo może być na duchowym ojomie. I to jest takie pytanie do każdego z nas, żebyśmy się zastanowili, czy my już czasami na tym duchowym ojomie nie jesteśmy. Że to są już takie resztówki, że tak powiem. Może nie będę czytał tej całej pobudki porannej. Jak będziecie chcieli, to sobie, kochanie, przeczytajcie dzisiejszą, bo warto. Warto wrócić do tego. Konkretne przesłanie. Ale to jest też takie... To jest wojna. To jest wojna, kochani.
To nie jest jakiś science fiction, już gdzieś tam jakiś film poglądamy i nic z tego nie wynika. To jest wojna. Myśmy mieli jakieś 20 lat temu po prostu spotkania rodzinne, małżeńskie, już może o tym kiedyś wspominałem. I z tych małżeństw, które przychodziły na te spotkania, iluś tych małżeństw już po prostu nie ma. To jest wojna. To się znikąd nie bierze, że dzieci są z rozbitych rodzin i to jest no, często większość w klasach, jak mi żona mówi. Z czego to wynika? To wszystko staje na głowie. To nie tak miało być. A jest powiedziane, że będzie jak za dni Lota, jak za dni Noego, tak? Że dzieci będą nieposłuszne rodzicom. I tak można wymieniać i wymieniać, tak? Że będzie lęk strwożonych narodów wobec szumu wzburzonego morza. To, co się dzieje w przyrodzie, co chwila słyszymy, że jakieś huragany, trąby powietrzne, gdzie ich nigdy nie było. Pustynnienia, susza hydrologiczna, gdzie nie ma, ludzie zainwestowali, wykopali sobie studnie, nie ma wody po prostu, tak? To się dzieje tu i teraz. W 2000 roku polecam też takie wykłady pastor Rob Griffin. Kiedyś mi nasza siostra Litka poleciła, żebym sobie posłuchał. Faktycznie posłuchałem, warto, wracam czasami do tego. Można sięgnąć i polecam. I tam między innymi w jednym z tych wykładów swoich, gdzie pastor Rob miał bardzo konkretne przesłanie do kościoła 20 lat temu, bardzo konkretne, mówił o takiej rzeczy, że kupił sobie łódkę, bo chciał sobie popływać. To było jego marzenie, tak? Marzenia się spełniają czasami. I wypłynął tą łódkę na wodę, na jaki ocean. No i tak się jakoś poukładało po prostu, że burza na morzu zaistniała, tak? On ta łódź się jego rozbiła i został rozbitkiem. Wylądował na wyspie, ale jakimś sposobem też radio odnalazł gdzieś tam z tej żaglówki, czy wyciągnął, nawiązał łączność, udało mu się po prostu tą łączność nawiązać. No i się okazało, że za jakiś tam czas będzie przepływał tam jakiś statek i wyszlą szalupę ratunkową, żeby go uratowali. I ten nasz brat, pastor, Rob Griffin, mówi, że no udał się w tamtym kierunku, żeby zdążyć na tą godzinę, tak? I tak szedł w tamtą stronę, nagle zaczął padać. Więc jak zaczął padać, znalazł jakąś jaskinię i schował się w tej jaskini. No i siedział tam, czekał, że przestanie padać, nagle usłyszał, że tam coś się odzywa. Patrzy, a to się okazało, że to były papugi. Zawsze mu się marzyło, żeby mieć taką większą papugę i nauczyć ją gadać, czy mówić, tak? No więc ucieszył się, że spotkał takie zwierzaki i zaczął tam właśnie próbować je tam uczyć. Chyba nawet mu się coś tam udawało. W każdym razie tak się tymi papugami, że tak powiem, zaabsorbował, że deszcz przestał padać, czas leciał, a on, że tak powiem, się papugami zajmował, tak? No w pewnym momencie się zorientował, ja już nie wiem, do końca nie chcę kłamać, czy on zdążył do tej szalupy, czy nie zdążył. Można sobie posłuchać to, to będziecie wiedzieli, czy zdążył, czy nie zdążył. W każdym bądź razie chyba zdążył, bo skoro potem był na tym kampie taki i mówił te wykłady, no więc musiał się stamtąd wydostać. Ale taką jedną ciekawą myśl powiedział, i ja to zapamiętałem, że często w naszym życiu to nie jest problem, żeby wybierać pomiędzy dobrym a złym. Tylko złym może się stać to, co jest dobre, ale absorbuje nas na tyle, że nie mamy czasu na to, co najważniejsze. My wiele rzeczy dobrych wykonujemy. Zauważcie w naszym życiu, jak otwieramy oczy i tak idziemy do życia, to czasami się tak dzieje po prostu, że robimy jedno, robimy drugie, robimy trzecie, nagle się orientujemy, że no w sumie myśmy się praktycznie nie pomodlili, ani za bardzo, żeśmy do tego słowa nie zajrzeli. Ja nie mówię, że czasami tak nie jest, bo ten pęd życia to jest coraz bardziej zwariowany, faktycznie tak jest, te różne okoliczności. Nie chcę teraz mówić, że ja jestem ideałem chodzącym, czasami mi się też zdarza, ale tym bardziej zachęcam was właśnie do słuchania takich piosenek w radiu, można sobie do magnetofonu w radiu włożyć. Biblii, tak, książka Życie Jezusa, czy wiele innych rzeczy, które mamy, bardzo wartościowe kopalnie duchowych skarbów. Gorąco polecam Życie Jezusa, bardzo dobrze się słucha. W każdym bądź razie mamy takie możliwości i to od nas zależy, czy my, kiedy mamy taki może trochę trudny dzień, mamy ten rozbieg, jakoś nie za bardzo nam się to poukładało od rana tak, jak powinno, to czy my włączymy w tym przysłowiowym naszym radio Z wybierzemy? Przykładowo, tak? Nie mówię, że słuchanie Radio Z jest wiadomości czy inne rzeczy, ale włączymy Radio Z, czy włączymy sobie Ewangelię Jana na przykład. To są nasze osobiste decyzje. A z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli chcesz wzmocnienia duchowego, to musisz szukać tego wzmocnienia duchowego. Pan Bóg na siłę nikogo, jak tą przysłowiową gęś, nie będzie mu do gardła
swojego błogosławieństwa, swoich skarbów duchowych wciskał. Bóg jest dżentelmenem, nie pcha się do życia ludzi tak jak szatan to robi. To jest metoda szatana, kiedy na siłę wchodzi po prostu w życie butami tak między drzwi i do przodu, żeby tylko zniszczyć co się da. Także polecam wykłady pastora Roba Griffina i tą taką refleksję nad tym, że czasami te dobre rzeczy na tyle nas absorbują w życiu, że nie mamy czasu na to, co najważniejsze. I gdzieś po prostu duchowo gaśniemy. Pan Jezus powiedział, co zostało zapisane, sięgnijmy do naszych Biblii, gdziekolwiek je mamy, w jakiejkolwiek formie je mamy, czy pisanej, czy elektronicznej, czy jakiejkolwiek. Sięgnijmy do naszych Biblii i zajrzyjmy do Ewangelii Łukasza, do 8 rozdziału, wiersze 12 po 15. Ewangelia Łukasza, rozdział 8, wiersze 12 po 15. Tam w 11 Pan Jezus mówi, że znaczenie tej przypowieści jest takie, ziarnem jest Słowo Boże, czyli my jak siejemy po prostu Słowo, to jest ziarno życia, Słowo życia. Warto je siać. To działa. Tymi, którzy są przy drodze, są ludzie, którzy wysłuchują, co się mówi, potem jednak przychodzi diabeł i wybiera Słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Ludźmi na gruncie skalistym są ci, którzy ilekroć usłyszą, z radością przyjmują Słowo, lecz brak im korzenia, do czasu wierzą, a w chwili próby rezygnują. Ziarno między cierniami oznacza z kolei tych, którzy wprawdzie usłyszeli, lecz gdy idą przez życie, troski, bogactwo i przyjemności stopniowo tłamszą ich wzrost i nie dojrzewają. I ostatni wariant. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. Zauważacie tą proporcję? 3:1. 3 negatywne, że tak powiem, zakończenia i jedno tylko pozytywne. Czego to jest obraz? Że to jest ta wąska droga, wąska brama, tak? Że to jest po prostu walka każdego dnia o łączność z Bogiem. Jak to ktoś mądrze powiedział, że Pan Bóg nie ma wnuków. Pan Bóg ma tylko synów i córki. Więc to nie jest tak, że jak się ktoś urodził w rodzinie adwentowej, to z automatu po prostu będzie chrześcijaninem, będzie zbawiony. To tak nie działa. Każdy musi za siebie podjąć decyzję. Ale tak, wracając do tego przykładu Mirka, naszego przyjaciela z Kościoła Zielonoświątkowego, czy wielu, wielu innych ludzi, czy ta właśnie znajoma z Kościoła Ewangelickiego, ludzie szukają prawdy, ludzie pragną prawdy i ludzie chcą iść za tą prawdą, tylko jakoś tak różnymi rogami, że tak powiem, do tej prawdy idą. I naszym obowiązkiem, zadaniem jest za nich się modlić, na różne sposoby im pomagać, być im przyjaciółmi, żeby oni do tego poznania, pełnego poznania, na ile to możliwe, Słowa Bożego doszli, poszli za tym i byli zbawieni. Żaden Kościół nie zbawia, nasz też nie zbawia. Najważniejsze jest to, żeby człowiek przylgnął do Pana, oddał mu swoje życie i był zbawiony. A jak go Pan poprowadzi, to już jest jego i pana rzecz. Natomiast ziarno w żyznym gruncie oznacza tych, którzy szlachetnym i dobrym sercem wysłuchali słowa, trzymają się go i dzięki wytrwałości wydają plon. I oni nawet nie wiedzą, kiedy ten plon wydają, tylko widzą czasami jakaś refleksja. Zobacz, stało się to, stało się tamto. Albo ktoś ci powie, widziałeś? Modli się do Boga, żeby stawiał ludzi na twojej drodze i nagle gdzieś w kolejce, w różnych miejscach po prostu, nagle ludzie, tak jak właśnie mówię, ta pani, która przyjęła tą zakładkę. Często słyszę, ja czytam Biblię, ktoś czyta Biblię, znamy, wiemy, jesteśmy zainteresowani. A można by, mogłoby się wydawać, że kogo to będzie interesować? Jakaś zakładka reklamująca stronę biblijną? Mamy, kochani, wielkie bogactwo różnego rodzaju materiałów, możliwości. Wykorzystujmy to, dopóki jest jeszcze czas. Boża rodzina. Sięgnijmy do Ewangelii Mateusza z kolei, 12 rozdział. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział. Mieliśmy o rodzinie. 47, o edukacji w rodzinie. Wiersz 47 po 50. Jak to jest z tą rodziną duchową? Ktoś doniósł Jezusowi, twoja matka oraz bracia stoją na zewnątrz. Chcieliby z tobą rozmawiać. On zaś odpowiedział temu, który mu o tym doniósł.
kto jest moją matką i kim są moi bracia. Po czym wskazał ręką na swoich uczniów i oświadczył, oto moja matka i moi bracia. Każdy, kto wypełnia wolę mojego Ojca w niebie, jest moim bratem, siostrą i matką. Bóg chce, żebyśmy jako ludzie, jako chrześcijanie wypełniali Jego wolę. I jak to Ellen White powiedziała, że jeżeli ruch adwentowy, kościół adwentystów przestanie być ruchem misyjnym, to stanie się jednym z wielu kościołów. Ja już w jednym z wielu kościołów byłem. Nie chcę być w jednym z wielu kościołów. Ja chcę realizować to, do czego Pan powołał nas, mnie, nas. Żebyśmy się, kochani, mając całe bogactwo wszystkiego, czego wielu ludzi nie ma, tkwi w ciemnościach głębokich, mając całe bogactwo, całą pełnię, że tak powiem, tego bogactwa, darów od Boga, żebyśmy po prostu się nie rozminęli z celem. Mamy wszystko. To od nas zależy, czy nawiążemy współpracę, czy pozwolimy się Bogu zmieniać, czy będziemy się wsłuchiwać w głos Ducha Świętego. To tylko i wyłącznie od nas zależy. To przysłowiowe Radio Z rano, czy słowo, przekaz Słowa Bożego, jakiegoś duchowego wsparcia. To od nas zależy. To my decydujemy. Bóg nas na siłę nie będzie uszczęśliwiać. Ewangelia Jana, wszystkim znane spotkanie Pana Jezusa z Nikodemem 4, 20 po 24. Przepraszam bardzo, pomyliłem. To jest spotkanie z Samarytanką. I tu, kiedy Pan Jezus spotkał się z Samarytanką, nawiązała się rozmowa. Właśnie to jest to, twórz więzi, inspiruj, zmieniaj. Nawiązał z nią rozmowę, chociaż wydawałoby się, że nie powinna taka rozmowa mieć miejsca. I co jej Pan Jezus powiedział? Czy ona najpierw powiedziała? Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu? Wy natomiast mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie to należy czynić. Jezus powiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. I tu, czy to się komuś podoba, czy nie, to Słowo Boże jest Słowem Bożym, tak jest napisane. Tak jak jest napisane, że ludem Bożym są ci, którzy strzegą przekazań Bożych i mają ducha proroctwa. Tak jest napisane, czy to się komuś podoba, czy nie. Albo się trzymamy tego, co jest napisane, albo mamy jakieś swoje teorie. Lecz nadchodzi godzina, właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Czyli z jednej strony prawda Słowa Bożego, ale z drugiej strony też ta żywa społeczność z Duchem Świętym. Żeby to nie była taka sucha litera, z której nic praktycznie nie wynika, tylko tyle, że jesteśmy trochę może mądrzejsi, bardziej wykształceni teologicznie, no i tyle. I nikomu nic z tego, poza naszym dobrym samopoczuciem, że coś więcej wiemy. Jest takie powiedzenie, że narządy nieużywane zanikają, więc jak nie będziemy rąk używać, tak, naszych ust, głowy, Rzymian 10:10, prawda przyjęta sercem prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia, Rzymian 10:10, jeżeli czegoś nie przekręciłem. Więc nie tylko mamy to przyjąć i to, co Ellen White mówi, że sercem mamy to przyjąć, ale mamy to artykułować. To ma być jak ta woda żywa, o której jest napisane to, co Jezus mówił. Ta woda życia ma iść do ludzi. To ma być źródło wytryskujące ku życiu, a nie trwanie na duchowym ojomie, że się tak wyrażę. Każdy z nas musi sobie sam refleksję zrobić, gdzie on jest w tej relacji z Panem Bogiem i co z tej relacji wynika. Jeżeli w ogóle coś wynika po prostu. Czy to jest tylko tak, że przychodzimy na 2 godziny do kościoła w sobotę i dajcie mi święty spokój. I na koniec jeszcze, już zbliżając się do końca, chciałem wam zwrócić, wspólnie tak przeczytać niektóre fragmenty z książki Wielki Bój. Rozdział jest zatytułowany, to jest rozdział 21, Skutki odrzucenia prawdy. Tam jest mowa o Williamie Millerze i jego współpracownikach, kiedy głosili w mocy Ducha Świętego prawdy Słowa Bożego, które Duch Święty dał im zrozumieć i dzielili się tym z innymi ludźmi. I się niesamowite rzeczy działy. Często ograniczenia w działaniu Bożym względem ludzi tkwią tu. My nakładamy ograniczenia. My mówimy, że jest niemożliwe, że ludzie tego nie przyjmą. To jest tak jak z tymi zakładkami, gdzie pisze Biblia dużymi literami. Kto to weźmie? Bardzo dużo ludzi to weźmie. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowanych. Jeżeli, jak to chyba jest takie określenie, sofistyka, pozwolimy się
zwieść sofistyce szatana, diabła, który jest specjalistą w przekierowywaniu, że tak powiem, naszego zrozumienia, myślenia i tak dalej. To tak jak Zewon zrobił, to tak samo robi z nami. To jest specjalista od tego. To jeżeli poddamy się takim wpływom, no to, kochani, nic nam się nie będzie chciało, a jeszcze tym, którym się cokolwiek jeszcze chce, to ich będziemy, że tak powiem, tak wspierać, że im się też odechce. Strona. Jeżeli będziecie chcieli, można sięgnąć do tej strony, z tej książki, tej jednej strony i sobie jeszcze raz przeczytać, tak jak do tej pobudki dzisiejszej. 259 strona z książki Wielki Bój. Duchowa ciemność, która ogarnia narody, kościoły i pojedyncze osoby, nie jest spowodowana dowolnym wstrzymywaniem wspomagającej łaski Bożej przez Pana, lecz zaniedbaniem albo odrzuceniem światła niebios przez człowieka. Pan Bóg się z ludźmi nie bawi. Pan Bóg nas traktuje bardzo serio, a najlepiej to widać na Golgocie. Już bardziej argumentu przekonującego, że nas Pan Bóg bardzo serio traktuje i naprawdę nas kocha, to nie ma. On zrobi wszystko, co można, po prostu, żeby nas uratować. Pytanie, co my z tym robimy? Doskonałym tego przykładem jest historia narodu żydowskiego za czasów Jezusa. Ponieważ poświęcili się oni sprawom doczesności i zapomnieli o Bogu oraz Jego słowie, ich umysły zaciemniły się, serca stały się ziemskie i zmysłowe. Nie wiedzieli nic o przyjściu Mesjasza i w swej pysze oraz niewierze odrzucili Zbawiciela. W książce Życie Jezusa Ellen White bardzo to fajnie opisuje, że początkiem odrzucenia Mesjasza miał miejsce wtedy, kiedy przyszli ci trzej mędrcy i powiedzieli, że się Mesjasz urodził. Czyli idą szukać Mesjasza, który się urodził, tak? I wtedy Ellen White pisze, że nastąpiła blokada po prostu. No bo jak poganom Bóg mógł objawić po prostu taką prawdę, że się Mesjasz urodził, a nie nam, uczonym w Piśmie, tym, którzy czczą Boga we właściwy sposób, tak? Jak to możliwe? To jest takie ostrzeżenie też dla nas, kochani, że Pan Bóg czyta w sercach i może być tak, że Duch Święty będzie się dotykał różnych serc i będzie ich prowadził drogami, którymi chce, natomiast my gdzieś tam zostaniemy. To, że przychodzimy na nabożeństwa w sobotę do kościoła, to nie oznacza jeszcze, znaczy w sumie też to chyba Alena napisała, że to jest podsumowanie, czy powinno być podsumowaniem całego tygodnia. Jeżeli w tygodniu nie mamy czasu dla Pana Boga, to ta sobota to w sumie też niewiele co z tego będzie dla nas wynikać, bo nam jednym uchem, kochani, wleci, drugim wyjdzie. Niestety wszyscy, którzy odrzucili prawdę, stracili także wszelkie pragnienie otrzymywania daru nieba. I to jest bardzo kolejne ciekawe stwierdzenie. Kolejne. Jeżeli ktoś się opiera Duchowi Świętemu, Duch Święty przemawia i przekonuje, że tak się rzeczy mają, tak jest napisane i człowiek się temu opiera, to Duch Święty nie będzie nieustannie na siłę go próbował uszczęśliwić swoją obecnością i swoimi prawdami. Wszelkie pragnienie otrzymania daru nieba traci się wtedy. Serce staje się jak kamień po prostu. Jak to jest, wiemy, jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, tak? Kiedy człowiek odrzuca wpływ Ducha Świętego, to już nie ma dla niego. Chociaż to jest straszne. Uważali ciemność za światłość, a światłość za ciemność. A światło, które było w nich, stało się ciemnością, jakże wielką ciemnością. Czyli może być w nas światłość, ale może ona się stać wielką ciemnością, jeżeli zaniedbamy swoją więź z Bogiem. Szatan zmierza do tego, by ludzie zachowywali pozory religijności, gdy brak im jest ducha żywej pobożności. Odrzuciwszy Ewangelię, Żydzi dalej gorliwie przestrzegali wszystkich swoich obrzędów, surowo strzegąc swej narodowej odrębności, choć musieli przyznać, że obecność Boża wśród nich już się wśród nich nie objawia. Czy obecność Boża objawia się w naszym życiu? Czy widzimy odpowiedzi Boga w naszym życiu? Ellen White napisała takie słowa, że dopóty jesteśmy bezpieczni, dopóki pamiętamy, jak Bóg prowadził nas w przeszłości. Czy my mamy te punkty oparcia? Ja mam tam swoje punkty oparcia, nie wiem, jakie wy macie. Że kiedy przychodzą różne kryzysy, tak jak kiedyś jedna siostra na spotkaniu modlitewnym powiedziała: dziękuję Ci, żeś to powiedział. Bo przypomniałem sobie historię, jak Bóg mnie przeprowadził do zboru. Że to był cud po prostu. I ja się tego cudu trzymam. Chociaż wiadomo, że w życiu różnie bywa.
Różne mamy myśli, tak? I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, kto nas tu przeprowadził, komu zaufaliśmy i o co tu w tym wszystkim chodzi. Jeżeli my się pogubimy, pozwolimy szatanowi się tutaj zrobić sobie taki miks babiloński, że tak powiem, w naszym umyśle, to my się po prostu pogubimy i gdzieś pójdziemy w jakąś ciemność. Proroctwo Daniela tak nieomylnie wskazywało na czas przyjścia Mesjasza i tak wyraźnie przepowiadało jego śmierć, że rabini omijali w swoich studiach tę księgę. W końcu rzucili klątwę na wszystkich, którzy starali się obliczać prorocze okresy. Czyli nauczyciele Słowa Bożego rzucili klątwę na Słowo Boże. No to się po prostu w głowie nie mieści. W ciągu następnych stuleci Izraelici trwali w ślepocie, nie pokutowali, byli obojętni na zbawienie ofiarowane z łaski, nie zważali na błogosławieństwa Ewangelii, na uroczyste, choć budzące strach ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem orzucenia światła z nieba. I wiemy, ilu ludzi, tak mniej więcej procentowo, ilu zostało w Jerozolimie, tak? I uległo zagładzie, zostało zabitych, zamordowanych, a ilu się ocaliło dzięki temu, że uwierzyli Słowu. To samo jest z nami. Albo my będziemy wierzyć Słowu Bożemu i albo się go będziemy trzymać, będziemy mieli swoją osobistą relację z Bogiem, albo będziemy praktykowali chrześcijaństwo w wersji jakiejś X, Y, Z. Ale ono może nie mieć za dużo wspólnego ze Słowem Bożym. W wielu miejscach może być po prostu sprzeczne. Nie będzie w tym mocy. Wspomniana wyżej przyczyna powoduje zawsze te same skutki. Kto umyślnie zagłusza głos obowiązku, który sprzeciwia się skłonnościom i pielęgnowanym nawykom, ten traci umiejętność rozróżniania zła i dobra. Paraliżuje swoje sumienie, zaciemnia umysł, zatwardza serce, a w końcu odłącza się od Boga. To nie jest zabawa, to jest walka o życie po prostu. Walka o trwałość naszych rodzin, o nasze dzieci, o życie wieczne razem. Jednym z największych moich marzeń jest to, żeby w komplecie być na nowej ziemi razem z rodziną. I mam taki obraz czasami, jak idę z moją rodziną za ręce się trzymając. Nic wspanialszego mi do głowy nie przychodzi. Może to jest trochę egoistyczne, ale myślę, że powinniśmy walczyć o to po prostu, żeby być w komplecie z naszymi bliskimi, naszymi przyjaciółmi, naszymi znajomymi, sąsiadami na nowej ziemi. Wyobrażacie sobie większą radość, kiedy ktoś całą wieczność będzie do was przychodził i mówił: dzięki Ci, bo dzięki Tobie jestem tutaj. Bo Ty mi dałeś szansę poznania prawdy. Wiemy, że to się opiera zbawienie na Panu Jezusie, ale my mamy swoją rolę do odegrania. I nikt za nas tego dzieła nie wykona. Jak to Ellen White pisze, że Pan Bóg mógłby posłać aniołów i wykonać tą pracę, ale nie robi tego ze względu na konieczność rozwoju chrześcijańskiego naszego charakteru. Nie ma innej drogi. To jest ten krzew winny, ta latorość, która przynosi owoce i jest oczyszczana, żeby jeszcze więcej owoców przynosiło. Nie ma innej alternatywy. Nie ma innej alternatywy. Członkowie Kościoła koncentrują swe zainteresowania i wysiłki na sprawach doczesnych, a grzesznicy utwierdzają się w swojej niezbożności. I tak powiem po sobie po prostu, że też się modlę do Pana, żeby rzeczy, które mu się nie podobają, żeby to odciąć, żeby to nie były te złote łańcuchy, te kotwice czy obciążniki, które mnie tam dobrze trzymają, że tak powiem, przy ziemi. Ktoś miał taki sen, śniło mu się jakaś taka dolina i ptaki fruwające tam po tej dolinie. Nie wiem, ilu z was słyszało o tym śnie. I tylko niektóre ptaki wzbijały się w powietrze, żeby się wznieść ponad tą dolinę. I tam ktoś, nie wiem, usłyszał, zapytał, w każdym razie takie wytłumaczenie, że to jest właśnie tak w tym życiu duchowym, że niewielu jest tych, którzy chcą czegoś więcej, którzy chcą być bliżej Boga, tych, którzy chcą tych zmian, które Bóg powoduje w życiu. To nie jest problemem, że my mamy obciążenia różne, bo każdy je ma. Problemem jest to, czy my chcemy zmian, czy my chcemy być bliżej Boga, czy my chcemy być narzędziami w rękach Boga, czy my chcemy się zjednoczyć z Ojcem i Synem i Duchem Świętym w ich planie zbawienia. Jak to Jezus mówi, przyjdziemy z Ojcem i zamieszkamy u Niego, tak? Ale nic na siłę. Stoję u drzwi i z której strony jest Pan Jezus tych drzwi? Bo klamka jest tylko z jednej strony. Poselstwo pierwszego anioła z 14 rozdziału Księgi Objawienia, które zapowiada czas sądu Bożego i wzywa ludzi do bojaźni i oddania czci Stwórcy, miało na celu odłączyć prawdziwy lud Boży od niszczącego wpływu świata i pobudzić go, by poznał swój prawdziwy stan zeświadczenia i odstępstwa. Często, najczęściej myślę, że rozumiemy te poselstwo trójanielskie tam, tak? Do nich, oni, my, tam gdzieś. A nie bierzemy tego do siebie. A może po prostu
też by trzeba było to wziąć do siebie. List do Laodycei, tak? Wielu z nas się w ogóle tam przejmuje tym, co tam w tym liście jest napisane, że jesteśmy w wielkiej potrzebie. W jakiej potrzebie, Panie? Wszystko jest... Mamy piękne zbory, mamy spokój, mamy pełno literatury, mamy kierownika ewangelizacji, który zrobi dobrą robotę. Sam, czasami. Wiecie, jak to jest przyjść na wycieczkę ewangelizacyjną i być samemu? Miałem parę razy takie doświadczenie. Serdecznie współczuję tym, którzy takie mają doświadczenie. Obojętnie, co by to nie było, to nie musi być ewangelizacja. To mogą być kluby zdrowia, to mogą być inne rzeczy. Próbujesz coś zrobić dobrego dla ludzi, jesteś w tym najzwyczajniej, po prostu czasami. A Kościół z natury, z nazwy jest wspólnotą. No więc w poselstwie tym Bóg zesłał swojemu Kościołowi ostrzeżenie, które gdyby zostało przyjęte, naprawiłoby zło, coraz bardziej oddzielające wiernych od Boga. Gdyby ludzie przyjęli poselstwo z nieba, korząc swe serca przed Panem i szczerze szukając możliwości ostania się przed Nim, wówczas objawiłby się wśród nich Duch Boży i Jego moc. I to by było na tyle z książki Wielki Bój. Tam na stronie 260 są bardzo ciekawe też stwierdzenia dalej o tym przybliżeniu się do Boga. Warto przeczytać, warto tam sobie zajrzeć. 259, 260. I na koniec jeszcze chciałbym, abyśmy sięgnęli do dwóch tekstów z naszych Biblii. Pierwszy tekst jest zapisany w Hebrajczyków. Takie ostrzeżenie, zachęta, ostrzeżenie od Pana Boga. List do Hebrajczyków, 3, wiersz 7. I 8. Dlatego, jak mówi Duch Święty dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w czasie buntu, w dniu próby na pustyni. I ten tekst jest zaczerpnięty z Psalmu 95. Psalm 95, tam mamy to trochę szerzej w kontekście, możemy otworzyć. Psalm 95, wiersze od 7 po 11, albo od 6 w sumie. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Psalm 95, od 6 wiersza do końca. Podejdźcie, pokłońmy się, oddajmy Mu hołd. Uklęknijmy przed Panem, naszym Stwórcą, gdyż On jest naszym Bogiem, my ludem z Jego pastwisk. Jesteśmy trzodą, której nie wypuszcza z rąk. Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc, jak w Meriba lub jak w Massa, gdy byliście na pustyni i gdzie wasi ojcowie wystawiali mnie na próbę, doświadczali, choć widzieli moje dzieło. Przez 40 lat brzydziłem się tym pokoleniem. Stwierdziłem, że to lud, który sercem trwa przy błędzie. Ludzie, którzy nie rozpoznali moich dróg. Dlatego przysiągłem w swoim gniewie, nie wejdą do mojego odpoczynku. I podsumowując to nasze rozważanie, większej tragedii dla nas, kochani, i innych chrześcijan nie będzie, czy ludzi, kiedy znając prawdę, kiedy będąc pod wpływem Ducha Świętego, będziemy się temu Duchowi Świętemu opierać, będziemy zamykać nasze uszy na prawdę Słowa Bożego i będziemy trwali w samozadowoleniu, które się po prostu w straszliwy sposób zemści. Naprawdę myślę, że więcej czasu za bardzo to już chyba nie będzie na to, żeby jeszcze przylgnąć do Boga. I to się wszystko bardzo dynamicznie i szybko, kochani, zmienia. Szukajmy Pana, mamy taki baner na naszym zborze, szukajmy Pana, dopóki można Go znaleźć. Dopóki można jeszcze Go znaleźć. Amen.